ciema. Można powiedzieć, że pozbyłem się pola z betklika wszystkich. Przejąłem betklika, jestem sam. Zobaczcie, koszuleczka siedzi, łapy do pramy, kurwa, jak dobrego wariata. Nie, ta koszulka tak robi, że wyglądam na dużego, ty, ale jajca. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt mnie nie wyzwie na Fame MMA. Dzisiaj ja będę prowadził wspólne oglądanie, będziemy udawać ekspertów. Przygotowałem dla was niesamowite konkursy, to znaczy betklik przygotował, bo ja jak zwykle nic nie przygotowuję. Jestem tyle leniwy, że ledwo po prostu tu się pojawiłem. Kurde, nie, co ja mówię, co ja gadam? Ja będę czytał pytanie, a wy będziecie odpowiadać na Instagramie. Właśnie, główka pracuje. Zwyczaj robię z siebie debila w internecie, a tutaj muszę być normalny. To będzie duży wymóg. Jest git, słuchać dźwięk? Ja mogę dźwięk w ogóle puszczać. W sumie to będzie prosta robota, puszczam tylko galę, opieram się. Zadaję wam pytanie konkursowe, na przykład, nie wiem, ile waży taka średni cielak, ile średnia krasula krowa waży z wymionami wypełnionym mlekiem, nie? No i załóżmy, że wy tą wagę możecie przestrzelić na około 5 kg w te czy we w te. No i wysyłacie im odpowiedzi, ale słuchajcie, gdzie te odpowiedzi wysyłacie? A właśnie, na Instagrama betklika. Okej, tak działa właśnie promocja. Przyznaj, że na drugim monitorku Starfield odpalony. Nie, nie, kochaniutki, grałem Starfielda, ale wiecie co, czekam na rozwiązanie mojego problemu z USB, tak? Jak widzicie, a może nie widzicie, tak, nie widzicie, bo zasłoniłem monitorem, też przycięłem trochę kamerkę, wyłączone mam reflektory, mam oświetlenie włączone w kompie, bo będę chciał rozpracować ten problem USB, no i prawdopodobnie nawet ziemniak do mnie dzisiaj przychodzi w nocy. Tak jest, żeby to ogarnąć i będziemy próbować to rozwiązać, bo to jest jedyny problem w życiu, jaki mam teraz, nie? Poza dwójką dzieci i żoną, no to mam ten właśnie problem z tym USB, że mnie wypiernicza. Ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby gadać o informatyce, a pogadajmy o wykwalifikowanych sportowcach, eurydytach słowa, którzy dzisiaj podejmują w rękawice i biją się i walczą. Aha, coś wypierdzieliłem, przepraszam, zawiesiło. Aha, i to ma być tak. Dobra, już będzie git, przepraszam. Gdzie mogę to pokazać? Tutaj, zobaczcie. Została mi tylko do złożenia głowa robota. Ale to robię w zaciszu domowym. Ja w tej koszulce wyglądam naprawdę, jakbym ważył ze 100 kilo i był wielkim hamem z bramki. Chyba zacznę w niej chodzić. Będziemy też obstawiać pierwszą walkę. Po kolei każdą walkę będziemy obstawiać, bo mam 230 filibeta. Ale będę kurka jaja. Dobra, ściszam tutaj, bo nie interesuje nas gadanie, tylko wiecie, tu się zebrali sami twardzi faceci i można powiedzieć najbardziej szalone kobity i my tutaj żądamy krwi i igrzysk, nie? Ostrej napierdzielanki, no. Ze przeproszeniem powiem ostrej napierdalanki, ale mam nadzieję, że nas dzieci nie oglądają, bo pamiętajcie, że cała ta zabawa jest dostępna tylko dla pełnoletnich użytkowników. W szczególności, wiecie, obstawianie, to nie ma żartów, nie? Zabawa jest przednia, ale pamiętajcie, no. I odpowiedzialnie. I odpowiedzialnie. A jeśli są to jakieś dzieciaki, to szybko proszę polecieć po swoją mamuśkę. Spytać, czy możecie to oglądać. Nie, ja przyznajcie, żartowałem. Żadne dzieciaki, nawet ze zgodą rodziców, nie możecie tego oglądać. A jeśli ty, stary gość, oglądasz to ze swoim synem, to wstydź się, kurde, wstydź się, bo ja za was się wstydzę. Aż się cały palę. Czy papy, Ksajo, natural legł do ciebie, czy bomba wjechała? Jest naturalne, to widać po prostu. No, naturalna sylwetka, dobrze zbudowany facio, mi się wydaje, że okej. Okay. No nie wiem skąd te podejrzenia. Wydaje mi się, że jedyny doping, jaki może być w tym MMA całym, to może wydolnościowy, jakie świecie. Poprawiające oddychanie, suplementy. Ale takie opcje, wiecie, jak jakieś obciążenie, sterydy, to troszkę to jest... Pod MMA no nie opłaca się, nieoptymalne, bo dużo tlenu pobiera. Im większy mięsień, tym więcej potrzebuje tlenu, czyli naszego paliwa. Ale wiecie, to różnie to bywa. Czy kupiony pay-per-view? Oczywiście, nie dość, że musiałem kupić sobie to Agnieszce, o której ja dziewczyny się biją o 20:30. Też czekam na walkę kobiet, uwielbiam patrzeć, jak kobiety się biją. Raczej patrzyłem, jak biły się o mnie. A teraz patrzę, jak się biją w klatce. Jak idzie pływanie? Codziennie przełamuje się, jeśli chodzi o lęk przed wodą. Wielki internetowy gangster Logan Cappuccino uczy się pływać dzieciakami 5-letnimi. Ale jak mówię, to jest dla mnie... Masz, będziesz miał kartę pływacką, jakąś złotą, srebrną albo brązową? No, raczej taką brązową chyba. Ale była brązowa. Będą podbijane? Podbijane, nie wiem. Nie komentuję walkę, wspólnie oglądam. Za komentarz to by się tutaj chłopaki nie wypłaciły, nie? Osoba tak ekwilibrystycznie władająca słowem nie komentuje walk. Przynajmniej jeszcze nie teraz. To musiałby się naprawdę duże budżety rzucić. Ja tutaj wspólnie z tobą oglądam. Czyli robię moje spontaniczne reakcje. Wow, oh, yeah. Wiesz, o co chodzi? Ale nie prowadzę się. Nie, to nie jest komentarz. Siedzimy, gadamy. No i tak, ciekawe widzowie, jak myślicie? Ciekawe, czy będą w ogóle zakłady na betkliku, czy ziemniak naprawi moje USB. I ciekawe, czy podczas transmisji wywali chociaż raz. No grubo się dzieje, zaraz wszystko pokażę. Bawimy się, dapujemy. A na 600 widzów pokazujemy psa. Przepraszam za przerwanie. Za 600 widzów pokazujemy psa.
Na 1200 pokazuje, jak pies łapie w powietrzu kawałek wołowiny. Oczywiście pamiętajcie, to wszystko jest nagrane przed. Żaden zwierzak, ani nikt nie ucierpiał w tym domu. Czemu on zawsze to robi, że zaprasza nas na transmisję, a potem nas zostawia w takiej niezręcznej sytuacji, że nie wiadomo, co mówić, albo co zrobić. I ta gadka. Ej, chłopaki, przypilnujecie mi widowni? I tak, no dobra, ale no co mamy mówić? I on idzie i jest tak, kurwa, no nie wiem. Jak się w ogóle bawicie na mojej transmisji? Może to mogę wam pokażę, ja też tu potrafię ciosy wyprowadzić. Patrzcie, pa, wąsko ręce idą. Zawsze ręka przy szczęce, jak uderzam, to jedną się chowam i zmieniam rękę i znowu się chowam za drugą i uderzam tą. To jest podstawa. Defensywa ja tak. Kiedy wróżbita Filip? Ja nie wróżę. No ja już mam chłopaku 31 lat, no wiesz, ja się teraz skończyłem, nie mam już tej werwy. Czuję się jakbym streamował pierwszy raz na wyjeździe, wiesz, jakby tak, nie mój kanał, jak mnie zbanują, to nie mój kanał mi zdejmą. Bo zajebiste kupony puściłem, wiesz o co chodzi. A ja to wygram. Zobacz, jak to jest pewniaczek. Ale pamiętajcie, to jest w mojej gestii, w mojej w sensie kwestii, w moim przekonaniu. Na nią jest to pewniaczek, tak? Jak wy to zobaczycie, jak wy to widzicie, to już wasza sprawa. To będzie kupon Hater. Wspólny moich kolegów. Hater, tak? Dobrze. Sławko, Szeja czy Dominika Rybak? Szeja. Ozzy Rider, Szyszka czy Daszkiewicz? To faktycznie się wkrótce. Wiedział, kim oni są jeszcze, to bym mógł scenę nabyć. To są trenerzy. Szyszka bardziej doświadczony, ale to jest close walka. Wszystko się może zdarzyć. Chyba Szyszka większe zasięgi, to znaczy nie chodzi o internetowe zasięgi. Chodzi o ramię. Ręce i głowę. Tak, no to powiedzmy, to jeżeli Szyszka ma większe zasięgi, no to Szyszkę powiem. Dobra, Sławko, jaki typ na wrzosek i szeliga? No chyba wrzosek. W czym oni walczą? W K1. W K1. Nie? Wszystko się może zdarzyć, no. No. Tak, wrzosek. No, to jest taki bezpieczny kupon. Piotr Tybori, Tyborski kontra Zadyma. Zadyma. Bardzo wyrwana walka. Jakub Nowaczkiewicz i Robert Karaś, Sławko. Boks, mamy rękawice. Karaś jest wyższy, nie? Kondycję ma lepszą. Kondycja lepsza, dłuższe ręce, Karaś. Okej, Karaś. Bezpiecznie opaki grać. Dobra, Alter Boy, Fabiański kontra Filipek, Marcinek. Fabiański to ten aktor, nie? Tak, Fabiański to aktor, Filipek to freestyle'owiec. A, no to, no ja bym powiedział Filipek, no bo dobrze. Widziałem jego wilkopalki, no to ciężko by. Dobrze. Chciałem coś zwariowanego powiedzieć, ale... Alberto Simao kontra księżniczka. Chyba księżniczka, on się dużo bił chyba. No, Alberto Simao. Bardziej doświadczony. Ja mówię Alberto. Mówisz Alberto? Ja mówię Alberto. Alberto, dobra. Dobrze, dajemy tu Alberto. Franio Rusiecki kontra Ksajo. Ale na siłowni, no to cisną. Wojtas. Ksajo. Okej, okay. I na końcu Arkadiusz Tańcula kontra Ferrari. Ciężkie. Tam no Ferrari. Okej, okay. Ferrari. I łączny kurs to jest 78... Ja zawsze mówię 78 zł, to jest kurs, ale tak się nie mówi, bo już mnie sprostowaliście, więc po prostu kurs to jest 78, tak zwany mnożnik. Ja odpalam sobie free beta i postawię sobie 5 zł. Tak, 5 zł. Dobra, niech będzie 7. Niech będzie 7 zł. I do wygrania mam 475, bo współczynnik 0,88. Dlatego to jest taka mniejsza stawka do wygrania, ale to jest free bet, za friko normalnie zestawiam. No to puszczam kupon chłopaków, no i zobaczymy, co już to będzie. To taka taśma poleciała na wszystkie walki. Czy to wejdzie? Możliwe, ale ja zawsze jestem przekonany, że jak jest taka, czy zawsze jest długi fight card, to zawsze się dzieje jakaś mała jedna heca, jakaś jedna mała, no wiesz... Koniec już tych informacji, co będzie po. Bo zaczyna się niesamowita gala. Kiedy był pierwszy fame, kochani? O, słuchajcie, pytanie dla was, a nagrodą jest to, że przeczytam twój nick. Kiedy był pierwszy fame MMA? Dokładna data. A jeden się wisi, kaci, może też przyniosę zwycięzcy. No możliwe, że właśnie rzucą się na siebie od pierwszych sekund, tak. Że Nathan będzie chciał tu pokazać coś szalonego. Obserwuję tego zawodnika, tak samo jak hejter od kilku lat, bardzo prężnie się rozwijają. Na pewno hejter dynamiczny. Ale siła po stronie Natana. Jak sądzicie, widzowie? 20 lat, 22. Razem mają 42 lata. No i kupon z jego szybko został wyjaśniony. A moje... A widzicie, mówiłem, że przez knockout? Jeszcze nie został wyjaśniony, kolego. Jeszcze nie został. Ale mamy liczenie. Został podłączony. Tak jest, Natan to ma. Więc mówiłem, że w pierwszej rundzie wygra Natan. Nie zdążyłem postawić tego kuponu. Miałbym duże pieniądze. To już jest widoczne. Nie ma trzymanej gardy. A nawet jakby była trzymana garda, no to mogło być lepiej. Tak jest.
Gdybym wiedział, z kim hater walczy, to bym pewnie nie postawił na hatera. Nie wiedział, że jego przeciwnik jest cięższy. Różnicy. Nawet jak ten cios hatera dojdzie do szczęki, koniec walki. Mówiłem w pierwszej rundzie, nawet tu powiedziałem, to jest nagrane. Mówiłem w pierwszej rundzie, Nathan wygra. Chciałbym to postawić i zobaczyłem, że zakładów nie ma. Nic się nie dzieje, chodzi o dobrą zabawę. Ja prawdę znam, wiem jak było. Wy też wiecie. Rzućmy okiem. O, no hejtera stawiali. Brawo, super. 7 zł popłynęło. Ale teraz już nie będę głupi, zaczynam wcześniej. Nie, chodzi o zabawę oczywiście, żartuję sobie panowie, bawimy się dalej. Oczywiście. Mam jeszcze zakłady i tu postawimy sobie tak. W której rundzie wygra Szczeja? Klaudia Szczeja Kołodziejczyk wygrała w pierwszej rundzie i sobie postawię za 20 zł. O kurde. O kurwa! Co jest? No! Nie, zamknęła! Ale jaja! I co, babeczki się nie mówią bić? Zobaczcie, co się dzieje! Ona czekała na tą rękę, kurwa, całe 3 rundy! I szkajne flupas! Ale tu się zaczynają dźwignie, tu są stopy w górze, tu są kolana na akracie! No, trzymaj! Dojazd! 10 sekund! Przytrzymaj! I lepsze na kupon! Dobra próba, tak jak dobra próba. Kuba buba. Jest! Siadło! Jest! Tak jest! Najwyższy kurs 3.30! Mam nosa! Jest! Wchodzicie na BetClicka Instagrama, wchodzicie na relacje i tam macie okienko na odpowiedź, pisujecie odpowiedź, co wygrał Franio w ostatnim konkursie Fame. Odpowiedź: Franio wygrał voucher dla 2 osób na weekend w Rewalu. A wiecie, kto wygrał? Koka! Ten gość z czatu tutaj na Twitchu, Koka1955, mój widzu, ode mnie widzu, z Twitcha. No i Koka to w ogóle jest długim widzem, tak samo Pelca siedzi i tak dalej. Pozdro Koka, i najlepsze jest to, że zapisał, niewątpliwie to byłem ja. Będzie miał na subskrypcję dla mnie. Pamiętaj, żeby teraz przedłużyć na kilka miesięcy. Od razu z góry widzę 3-miesięcznego no tiera dzisiaj kupowanego, Gostek. A co było do wygrania? 100 zł na BetClicka. Przyłożył kiedyś do czegoś w życiu, to ja bym naprawdę fajnie miał w tym życiu, serio. Miałbym fajnie w tym życiu, jakbym się tylko przyłożył. Ale z drugiej strony tak czasem siedzę dumą na moim bujanym krześle. Tak. I myślę sobie właśnie, może dlatego tak jest w życiu, że ja się właśnie nie przykładam. Jakbym się przyłożył, to bym to wszystko spierdolił. Także. I właśnie o to chodzi, że to ja to na wyjebce wszystko robię, może dlatego to jest takie, jakie jest, no. Wiecie co, bo to ja robię, wiecie, to jest... Na kilka streamów lecę, mam tu odpalone, oglądam Fame MMA, Aga ogląda tam Fame MMA, wiesz... To może nie jest internet najwyższych lotów. Jest dobry, ale nie jest najwyższych lotów. Wiecie, ja mam też 300 metrów kwadratowych mieszkania, wiesz, kurwa, no to ona jest tam, wiesz, autobusem jadę do kuchni na przykład. I daleko ta fala się daleko rozsuwa. Już jest git? Dobra, to prezentacja zawodników. Właśnie tak, Przemysław Szyszka wjeżdża na ring, essa. Dobra, tutaj postawiłem, kochani... O, moje kupony będzie odpalone cały czas, już moje kupony. Tu sobie postawiłem hobbystycznie, że Przemysław Szyszka wygra w drugiej rundzie. I kurs jest 6. To jest taki hobbystyczny kupon, a na moim głównym kuponie nie ma tej walki, aż opróbuję monitor. Następna walka to dopiero Marcin Wrzosek kontra Piotr Szeliga. Beka, że płacisz za coś za darmo? Znaczy, no wiesz, no za darmo masz dostęp do restreamów, czyli można powiedzieć wykradzionego materiału, rób ta sobie co chce ta. Ja, wiesz, można powiedzieć, że też mam za darmo, bo dostałem to od BetClicka, ale tak czy siak kupuję zawsze gale, ze względu na to, no, że ktoś to organizuje, wiesz... To jest jakieś tam show. Można sobie to oceniać, w jakich to jest wartościach, patologia, nie patologia, ale jak już mam to oglądać, to sobie już z legalnego źródła oglądam, bo mnie też ludzie oglądają i kupują subskrypcje ode mnie, więc czuję taką niepisaną umowę, że powinienem za takie wydarzenia płacić, więc mówię, że Kanał Plus mam i tak dalej. Ale nie umywam rąk, nie udaję niewiniątka. Zdarzyło mi się oglądnąć jakąś nielegalną transmisję czasem jakiegoś tam wydarzenia, ale to było z 15 lat temu. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Takie dostałem info. Ale ja tu jestem artystą, ja tym dowodzę. Następnym razem to ja decyduję, jak się kamerę ustawia. I o konkursach, i o gościach, bo to będą goście na kanapie. Papa dla gości będzie potrzebna. Ja nie będę się tu musiał produkować, tylko będzie przychodził jakiś, kurwa, wiecie, influencer, coś tam będzie, popieprzymy sobie głupoty. On mi tu porobi content i tyle. Bliska walka, kochani. Zobaczymy, kto zwycięży. Nie ukrywam, że no teraz mi to wszystko jedno, ze względu na to, że to na kuponie nie mam tego zdarzenia. Przynajmniej na tym ważnym kuponie. Wow, czyli można było stawiać 2,50 kurs. Mówiłem, że kursy mogą być jakie są, takie są. I takie rzeczy się dzieją. Pokażę
każdej walce mówiłem. Paris mówiłem Platynow. Fajne słowa tutaj, szyszki, fajnie sportowo to wszystko wygląda. Walka równa była. Myślę, że w porządku. W porządku się gościu zachował, obydwoje. Elegancko. No ale tu innego chyba scenariusza się człowiek nie spodziewał. Zjedli na tym zęby. Przed nami 7 walk. No i można powiedzieć, że wiadomo, tutaj zawodnicy bardziej ze strony sztuk walki, a my lubimy bardziej, żeby tu było influencersko, tak? Chodzi o to, żeby po prostu ludzie, którzy nie walczą, pokazali, co potrafią i właśnie najczęściej za to sobie cenię. Teraz każda walka ciekawa, każda walka interesująca będzie się działo. Jakub Nowaczkiewicz, Robert Karasz, to może być taka wielka niewiadoma, nie? No tak, walka ogólnie Ksajo z Franie może być ciekawa, bo jakich przeciwników miał Ksajo wcześniej? On nie miał jakichś tam bardzo wymagających. No właśnie, jedynie to się skończyło. Ale mimo wszystko Ksajo bardzo dobrze technicznie wyglądał, nie? W sensie ma do tego dryk na pewno. No ciekawe. Ej, patrzcie, znowu przełożyli walkę. Co jest? Coś tam się musiało podziać. I chyba przełożyli walkę, albo po prostu źle na betkliku jest podane. Bo w sumie, jeśli bym oceniał rangę, sprecyzować, ważności albo dymogenności, no to walka Wrzoska i Szeligi na pewno jest bardziej pożądana niż walka Nowaczkiewicza z Robertem Karasiem, więc tą kolejność rozumiem. No ale przecież było podane inaczej, tak? Taka ciekawostka, Ksajo 9 minut temu bana dostał na Twitchu. Co? Za co? Tak. No. Za co? Sobie, nie wiem, no pewnie za jakiś AFK stream, nie wiem, czy można tak, nie wiem. Ale no bana. A to dostał. Pewnie przez chwilę, a może AFK stream? Kurczę, ciekawa, a gdzie to pisze? No wpisz sobie na Google Twitch bans i od razu jak wejdziesz na stronę, to masz pierwsze, że Ksajo dostał bana. A jak wejdziecie, widzowie, na streamerzy, na ranking, to jestem 5. Więc jak Ksajo ma bana, to jestem 4. Nie, bo i tak tutaj był. Jestem 5, widzowie, w streamowaniu w tym roku. Znaczy w tym miesiącu, przepraszam. Miał streama odpalone kilka godzin, AFK nie można, tak? Nie wiedziałem, że nie można być. Kurczę, to ja powinienem w kryminale siedzieć za moje AFK RP. Ale chyba chodzi o to, że to był AFK stream z jakąś może reklamką i sprzedażą. Nie, no jak streamował Paper Will Fame, co wy gadacie? No na pewno nie. No, nie, jak... bo miał takiego streama, ja widziałem streama, że zapraszam na swoją walkę i Paper View, więc wydaje mi się, że takie coś można zapuścić na chwilę. Że takie coś ban, ale w sumie potem by wszyscy puszczali takie streamy, żeby leciało coś w kółko zapętlone, więc może nie mogą robić jak to się mówi, wyjątku. Moim zdaniem no nie powinno się karać, że tam 3 dni i tyle, nie? Albo nauczka 24H, albo już nie rób tak więcej. Teraz przed walką pewnie wyjedzie mu to na banie i przegra. Tak, na pewno, przecież to jest banzanie. Chyba, że za MMA bitą śmietankę może. Nie, wydaje mi się, że to jest takie, wiesz, ostrzeżenie, żeby pokazać, że nie można tak po prostu robić. Wątpię, że więcej niż 24 czy tam 3 dni dostanie. Okej, wchodzi teraz Karasz do ringu. Nowaczkiewicz się zameldował. On w ogóle z Krakowa, więc tu pewnie ma duże wsparcie. Chyba będzie remis? Tak, myślicie? O, jest o, liczenie. Ojej, macie rację. O, la, mamy liczenie, dobra. Jak? Przecież nie było tyłu głowy, było spod spodu chyba. Nie, dobrze, liczenie. Jak zwykle, papcie platynie. Ale ja przypominam, ja tu puściłem solo takie, że on niby będzie knockout. Najważniejsze, kupon jeszcze nie był grany, tak? Kopie, ja chodzę na tarczę raz w tygodniu, coś liznąłem tego tematu. Wiesz, nie masz stabilnej pozycji, każdy cię z ciebie wraca, możesz mówić, że to potknięcie to musi do Trybunału Bokserskiego w Brandenburgii zostać wysłane, ocenione na te materiały i wyjaśnione. 30 sekund ostatnia jest bitka, dobrze. Chłopaki chcą zadać w ciry. Ty no może ten remis, macie rację. Ma być rzeź. Kładzie się, klinczuje, bo wie... O! Nie rzucił nim, jakim rzucił. No i teraz jaki wynik? No na pewno to nasz solo kuponik nie wchodzi. Nie, no jaka dogrywka? Dogrywka będzie. Ciekawe, kto wchodzi do Ligi Europy. Tak, wygrał Nowaczkiewicz, tak. No to widzicie, dobre przeczucie miałem. A nie mówiłem? No mówiłem. Brentford 2-2 z Bournemouth. A Brentford to mi nic nie mów. Bournemouth. To jest też jakieś miasto, tak? Yeah. Tottenham, tak się mówi, czy jak? Tottenham. Z Burnley? Poprawiaj nas, bo ogólnie Ozzy jest z Londynu i nauczył się polskiego. Tak to mówi, jak się mówi. Burnley to jest tak ten kurwa z Flintstonów pierdolony, nie? Oh yeah. Yeah, dobra. Chelsea, Nottingham. Nottingham, yeah. Manchester City i Fulham. Yeah. Fulham się mówi? Tak, Fulham. Fulham. Wow, Brighton z Newcastle wygrało. Jak się mówi Brighton? Brighton. A Newcastle? Brown.
Newcastle. Widzicie, to są inne, wiesz, to trzeba wiedzieć. Ferguson, to jest syn Fergusona? Nie, bo z Irlandii. Ale my przechodzimy do walki dość istotnej, ponieważ mamy ją na dwóch kuponach. Jeden taki lucky kupon, ze względu na to, że postawiliśmy, że Szeliga wygra przez knockout chyba w pierwszej rundzie, coś takiego. Zaraz się upewnimy. Tak, że w pierwszej rundzie wygra Szeli przez knockout, taki for fun kupon, ale poważny kupon to jest to, że Wrzosek po prostu wygra tą walkę i wtedy przedłuża nasze super szanse na wygranie 500. Dobrze, zaczynamy. Shut the fuck up. Tu kolega gra w Counter-Strike'a i jest połączony z nami. Nic się nie dzieje, nie ma problemu, to jest transmisja właśnie for fun dla wszystkich. Przepraszam, niechcący kliknę guzik. Nie ma czegoś takiego jak... Co wy tu piszecie za rzecz? Mi już ciśnienie trochę spadło, ale za chwilę się podniesie z powrotem, no bo największy kurs kolejny to będzie właśnie to 2.30. Żeby Ksal wygrał przez decyzję, no i potem ten pełen dystans i mamy to. Jesteśmy usatysfakcjonowani, ukontentowieni. Pasi bus, wszędzie jedzenie teraz widzę. I suszarnia, patrz, sushi też. Tak, i jeszcze burgery. Cholipka jasna. Drożdżówkę sobie taką jadłem. Busia mi kupiła, z 5 godzin temu. Ale mam ochotę na właśnie coś tego poketa z frytami. Albo coś takiego, wiecie, kebab box. Wiecie, dużo mięsa. Nie, Logan, nie, Logan, tu nie wolno. Tu nie wolno. Nie, Loganek. Była tutaj kebab ostra jazda, kochani. Kebab ostra jazda byłoby. Ja ci kręcę. Nie powinno chyba mu się przerywać, jak robi kupa, ale się wystraszyłem. Chłopo, Betki bym chyba zwolnił. Nie wiem, czy to Logan tak tresowany jest. Tu nie jest nic, widzicie, ustawione. Ale przez to, jak mu się nie ruszał, to byłoby nie widać, ale to była akcja wieczoru. No dobrze, Agusia tam za łapki złapała. No, Agnieszka no, uratowała, bo kurczę, no... No ale przenosimy się do walki. Kurka woda, przepraszam was wszystkich, no. Mamy mojego szczeniaczka, on dopiero się jeszcze uczy i... Wow, tutaj ostra bomba, ja też dostałem bombę teraz. Czyli dobrze obstawiłem, popatrz. Koniec. Oj. Już? Koniec. Już? No. Ja pierdolę, przez tej walce się tyle działo, pies srający, Aga chwytającego za łapki, no niesamowita sprawa. Ale powiem wam, że Logan zrobił chyba lepsze show niż ta walka. I mogę gdzieś to zobaczyć sobie? Ciekawe, niesamowita sprawa. No Logan wszedł po prostu, ja myślę, że chcecie się przywitać. Tak, na szybko. Mamy shota jakiegoś, podeślesz? Tak. Przepraszam was, to nie było ustawiane, jest... po prostu Logan chyba lubi czasem, po prostu, no jak to wyjaśnić. Jak wchodzi w inne pomieszczenie, bo jeszcze jest szczeniaczkiem, to myśli, że już jest na zewnątrz. Teraz podeślę. No teraz jak ktoś to na aplikacji widział, kurka woda. Dobrze, że nie zaczął robić rogalika. Nie, bo ja też się martwię, bo on w sensie nie powinno się przerywać, jak pies robi kubkę, ogólnie widzowie. Więc ogólnie mogłem szybko zgasić kamerę i dać mu się po prostu tu wysrać. Tak mi się wydaje. Mam teraz rozdarcie behawiorystyczne. Nie, Logan, tu nie wolno! Nie, Loganek! Ja pierdzie! Tutaj kebab ostra jazda, kochani! Ja pierdolę, nie wierzę w to! Tu gadam o żarcie, Logan, wchodzi Logan, tu nie wolno! Tu nie wolno! No działo się, przepraszam, że tu miała być reakcja na walkę. Walka szybko się skończyła, ale mieliśmy tutaj atak. Mały atak. Jakbyś nie reagował, to by nie... Nie no, przecież nic się nie stało. Co jakbyś nie reagował, to by się zesrał, no. Forma jest Logana. Ale wiecie, co by ciekawe? Jakbym siedział sobie tak, on by się zesrał, poszedł, ja bym się obrócił, tylko zostałby gówno. To by był czarodziejski. Jakbyś jeszcze nie zauważył, w to wjechał. Jeszcze tutaj... Ja mam rozjebany łeb, naprawdę. Tego znoszą na fotelu, ma jeszcze związane nogi na kokardkę. Ten mi tu wali klocka, no tu jest normalnie Hogwart, cyrk w jednym, nie? Tego widzicie, no szaleństwo jest. Szkoda, że już nie postawiliśmy, rzeczywiście to było oczywiste tutaj. Szybko poszło, zwycięstwo Filipka w pierwszej rundzie. I chyba teraz to będzie za walka. Jeszcze tak, Alberto kontra księżniczka. Teraz mi się jakoś odechciało tego, jeść tego kebab boxa z frytkami. Ale nie skończyłem właśnie tym kebab boxie. Właśnie dużo mięsa, pierwsza kopa, a pod spodem dużo frytek. I to mięso zaczyna przesiąkać do tych frytek i ty nabijasz sobie przez mięso frytki i jesz tą taką breję kebabową. I obok jest zielona taka sałata. Taka zimna, lodowa może być, albo taka posiadkowana. Ewentualnie cebula, ale w małej ilości. Ale lepiej ta sama sałata zielona. I tyle wystarczy. I dobra, oczywiście sosiwo w ramach tego, co lubimy. Tak, ale jak już o tym powiedziałem, wiesz, ta adrenalina ze strającym psem i tak dalej, to już mi się odechciałeś. Musi mi znowu gastrować za pół godziny. No, oczywiście sympatyczne, no wiesz, fajterzy przyciągają
Piękne kobiety, tak. Piękne kobiety uwielbiają fighterów. W ogóle kobiety, tak. Przecież każda kobieta jest piękna. Ale poczekajcie, bo dostałem tutaj informację. Za tego srającego psa wylatujesz. Kurka wodna, mać. I stary, podobno poleciały grubsze informacje z samej góry. Z samego europejskiego konsorcjum hazardu. No nie dość, że ten pies je tyle, co nie wiadomo ile. To jeszcze mnie wywalili z roboty przez niego, klasycznie. Jesteście? Widziałem tego shota, czy to... Że ty mówisz, zaczynałeś mówić o kebabie i Logan wszedł do pokoju tak. I chciał ci tego zaserwować. Czy to, tak, dokładnie. Czy to tak. Był shot z dzisiejszego dnia? Tak, to był shot przed chwilą. Ojku, takie shoty zdarzają się raz na kilka miesięcy, albo kilka lat. Nie, ale teraz widzę shota, stary. Kozacko. I powiecie, w sensie śmiesznie śmiechą, ale ogólnie Loganika chyba brzuszek boli, bo robił już na przestrzeni 2 godzin właśnie jedną kulkę na polu i teraz też go brzuszek rozbolał i robi taką, wiecie... trochę twardą, trochę wodnistą. Coś musiał zjeść nieciekawego na polu, albo coś mu nie służy, więc... ogólnie był wczoraj szczepiony, więc... No wiadomo, no, coś śmiesznie, starający się w streamie, wiadomo, że to bali. Może być, no. Ale wiesz, po szczepieniu różne rzeczy, albo coś zjadł, wiadomo, on jest też młody, adaptuje się żołądek, ale strasznie to czasem przeżywamy. Jak już by nas srało, to wyjebane, nie? Ale wiecie, jak to jest. Na polu, no na dworze, bo w Krakowie się mówi, że idzie się na pole, no. Ostatnio nauczyłem się mówić na dworze. Nawet kilka razy to, używałem to. Tak po prostu. Logan to jest content maker. No jest content maker, tylko wiecie, o co chodzi, że on, jak są nowe pomieszczenia, bo jest duży pokój z kuchnią, to on sam tak żyje z nami. I na przykład jak wchodzi do sypialni, albo właśnie do mojego pokoju, albo do łazienki, to jemu mam takie przeświadczenie, że on ma wrażenie, że wchodzi do innego pomieszczenia, bo nawet wychodzi na zewnątrz. Że tam można się wysrać, bo nigdy nie siusia, nigdy nie wali klocka w tym właśnie obrębie, tam gdzie sobie śpi, tylko wiadomo, a chata jest trochę duża, no to wydaje mi się, że on jak przechodzi tak długo, wchodzi do mojego pokoju tak, kurwa, jestem na zewnątrz i wali kloka. Powiem wam, no że raz już tutaj zrobił taką bułę, kurwa, twardą, wiesz o co chodzi, z tydzień temu, bo ja ostawiam otwarte drzwi. I wiesz o co, ja tutaj zamykam drzwi ze względu na to, no jest mi przykro, że muszę zamykać drzwi, bo mam kable, dużo tak kabli, dalej, śmietniki i tak dalej, dużo rzeczy na ziemi i jest to, jakby nie patrzeć, jest to moje miejsce rozrywki, ale też miejsce pracy, no i nie chciałbym też, żeby organowi się stała krzywda, więc jak ja jestem, no to uchylam drzwi, no i teraz zostawię uchylone drzwi, więc sobie wszedł i pewnie, no, wstał sobie, podszedł sobie, zechciał mu się kubka, ale wydaje mi się, że brzuszek go boli. No a normalnie jak jest stream, to zamykam sobie drzwi, żeby właśnie no nie zrobił takiego. No tak czy siak, dużo dzisiaj o piesku, o robieniu kubkach i o Starfieldzie, a my przechodzimy do walki. Walki, bo będzie naprawdę nieźle dynamicznie, dwóch rosłych gości, już kiedyś się mierzących. Te walki są ekscytujące, dużo wymian, fajne taktyki. Alberto kontra Tyburski. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No ja myślę, że Tyburski jednak wygra. Widziałem tam media trening akurat. Jego, dynamiczny jest, poprzednią walkę chyba też wygrał. A dawajcie tego Alberto, może wejdzie. Za 30 zeta. 50 zeta. A co teraz, Alberto się bije? Tak, Alberto z właśnie... Z... Ile walk zostało do końca? Co mówisz? Ile walk zostało walk do końca? Walk zostało do końca 3. Wiem, że chciałbyś, żeby było ich 2 razy więcej, ale nic to dobre nie trwa wiecznie. Musimy limitować. No właśnie limitować. Tak wygląda, fajnie się... Pierwszy raz mi się tak fajnie ogląda ogólnie. No tak, nie, no wspólne oglądanie, powiem ci naprawdę kulturalnie. No. Stawiam klocka na to, że Alberto wygra. No Logan postawił, ale mu anulowałem kupon. No. Trochę to się śmieszne, wiadomo. Czy będzie na konkursik jeszcze na koniec? Na zdrowie. Będzie konkursik. Mogę chyba trafiał, odbiegał. No zobaczymy, pierwsza runda. Jak myślicie, kto tutaj wygrał tą rundę? Szczerze. No tak... Bardzo wiesz, to też jest chyba punktowane, kto na wstecznym idzie, nie? Nie wiem, jak oni to punktują, ten ale się, no, ten, kto wybiera presję, na pewno jest lepiej tak, oceniany. Tak, presja, nie? No... No Tybori świetnie przygotowany, napiera cały czas. Oj. No musiałby... Coś tu w trzeciej rundzie. O co chodzi? Czemu on nie wstał? Może wiedział, że już nie ma szans, że mocna bomba weszła. No i koniec kolejnej walki. Przed nami ostatnie 2 pojedynki. No niestety chyba tam utopiliśmy trochę szmalów to. Z naszego freebeciora. Zostało nam seta na freebecie. Musimy zakręcić tym. A zostały nam 2 walki. Hu. Cóż to będzie? Cóż to będzie za pojedynek? Coś szalonego damy. Coś zwariowanego. Franio w pierwszej rundzie jest... Może Franio wygrywa w trzeciej rundzie. I na przykład...
postawić 100 zeta z freebeta i jest 1000 do wygrania. No możemy zaszaleć. Że jak? Że Franio wygra przez knockout w trzeciej rundzie. Znaczy nie, po prostu wygra w trzeciej rundzie. Albo ja bym miał Franio w pierwszej. No to mniejszy kurs jest, mniejszy kurs jest. Mniejszy? Tak. Wiesz, chodzi o taki szalony kupon. Możemy też postawić na Ksajo. Tylko Ksajo wygrywa w trzeciej rundzie i jest 9 zł. Za stówę to daje nam 700 zeta. Taki, wiecie, kupon szalony, żeby kibicować. Ewentualnie Ksajo w pierwszej rundzie albo... No wiesz, każdy tu może wygrać, naprawdę. Ksajo w drugiej, ja czuję. Ksajo w drugiej mówisz, tak? Tak mówisz, Sławko, tak? Mhm. Ale to tylko takie moje luźne... Nie wiem, 50 zł by było 200 zł do wygrania. Ja myślę, że... Ksajo w pierwszej. Tylko wiesz, ja mam Ksajo na tym kuponie, nie? A, już masz Ksajo na kuponie. Tak, to tylko... Safrania jakieś rzuć. No właśnie, więc no, Ksajo na kuponie, który wygra przez decyzję. To wiesz, chodzi o to, żeby tak skontrować sobie dla zabawy. No. No to co? Dajemy Frania, który wygrywa w trzeciej rundzie jakimś cudem, czy w której? W której rundzie? Obstawiajcie odwrotnie niż Paris, też tak możecie. Słuchajcie, nie sugerujcie moimi typami, to są moje dla zabawy. Ja to traktuję jako zabawę i wy też powinniście, nie musicie sugerować moimi typami, absolutnie. Możecie nawet na przekór stawiać, to któryś z nas zawsze wygra. Któryś z nas. Ale do trzeciej rundy bić się to nie wystarczy, nie ma opcji. Dobra, dajemy pierwszą rundę, mówicie. Możliwe, no i Ksajo może wygrać i Franio, no kochani, no. Chodzi o po prostu, żeby sobie obstawić na kontrę, żeby się lepiej oglądało. Dzisiaj jeszcze nie wygrałem żadnego, ale to są free kupony, tak? Tak naprawdę patrzymy się wszyscy na ten finałowy kupon, tak? Który tutaj mam ustrugany i tu mi już dwa typy weszły, zobacz. Okopany tu Ksajo, no powiem wam, że Franio zaskoczył. Na pewno jest taki szybki, taki kurczę nieprzewidywalny. Oh. Nieprzewidywalny jest. I też ręce nisko trzyma, więc Marcin mógłby to wykorzystać wjazdem. Pytanie, to tutaj kondycyjnie, nie? Tak, ale za chwilę tego tronu będzie brakować. No chyba, że Franio naprawdę jest solidnie przygotowany i potrafi tak walczyć cały czas, bo jest znowu jaja go kopnął. Kurde, ale jaja go kopnął drugi raz, no to wiecie, no. Punkt będzie chyba teraz. No powinien być punkt, bo to wiecie, męczy, nie? I jeszcze ma presję, ten, no nie powinno tak być. Ale Ksajo porozbijany już, krasie leje. Drugi, to jest... No drugi raz go kopnął w jaja. No a wcześniej też była przerwa, tylko nie wiem, czy to w drugą stronę nie było. Nie wiem. Aha, to się tak? Nie, wydawało mi się, że... Właśnie nie wiem, czy Ksajo wcześniej kopał, właśnie nie wiem, bo tak było, że Ksajo nie powiedzieli. Był kopnięty. Bo też tak właśnie przykucał. A w drugą, okej, okay, oddał mu. Wiecie, to też Ksajo nie zobaczyliśmy w takiej... przyjmującego jakieś mocne ciosy, nie? No prawie się na niego rzucił. Walkach. Tak, on go zaskoczył po prostu. Teraz też łapie tlen, obydwoje łapią tlen. Ciekawe. Dobrze pomyślał teraz. Fajna ogólnie walka. Fajna, bardzo fajna, no. Presja Frania, mocna presja, elektryczne ruchy, nieprzewidywalne, więc ciężko walczy się z takim na pewno zawodnikiem Marcinowi. Ale walka oddaje, na pewno pierwsza runda oddaje, dzieje się. Nie ma nudy. Więc widzicie Twitch, chłopaki z Twitcha oddają. Niekiedy można powiedzieć... Z innych może... ale to ma bez ciosu. Z innych sfer, jak ludzie się biją, czasem jest nuda czy coś, albo jest taka jednostronna walka. Tutaj widzicie, chłopaki z Twitcha nie mogą sobie pozwolić na lipę. Dobrze się przygotowali. Już chyba brakuje tlenu. Dwie sekundy. Dobra runda, fajnie. Fajna walka. Dobra walka, no. Nie wiem, kto tu mógł wygrać tą rundę. No, powiem ci, że chyba Franio. Też ten pres... Czasował tutaj Ksajo, trochę ciosów doszło. Ale ten kupon, że decyzja, trzecia runda, może jest to możliwe. Bo może tak, że teraz tą drugą rundę tak przewalczą jeszcze intensywniej, trzecia będzie już taka chodzona. No i wejdzie nam ten kupon. Oh my god. Oh my god. No nie wiem, czy wstanie. Koniec, jest koniec. Co? No, będzie koniec. Jest koniec. Ostro! Koniec. Ostro! Nie no, Marcin tu wyjaśnił, nie? Marcin tu wyjaśnił ciężko. Mówiłem Ksajo, druga runda. No nieźle. Dobry typ. Widzisz, coś się mogłem posłuchać, ładnie powiedziałeś. Ale wiecie co? Na czacie też tu pisali. Ksajo, druga runda. Zobaczysz teraz. Ustawione, co jest grane. Ale to Marcin zrobił naprawdę... Ale tak czy siak Franio... Franio też pokazał się, no. Zrobił tutaj na pewno dużo damage'u i na pewno wiecie, o co chodzi. Ziarno niepewności zasiał i to nie jedno. Ale Marcin, naprawdę, no. Ładnie mu weszło. Dobre wejście. Okej, został nam ostatni freebet dla mnie, 53 zł. No i ostatnia walka, kochani. Na żywo, Fame MMA. Dobra, damy Amadeusz Ferrari TKO w pierwszej rundzie. KO. KO?
Czy w której rundzie? Która? No, wiesz, to Sławko, ty dobrze mówiłeś. Ciekawe, co tam jest ciekawego do wyboru. No kto kogo znokautuje w której rundzie? Arkadiusz Tancula kontra Ferrari. To Ferrari w pierwszej, bo on zawsze wjeżdża w pierwszej. Dobra, 53 zł, wszystko co mam. Ja bym dał, że... Za późno, właśnie, poszło. Poszło? Okej. Okay. No ale to nie, powiem mi tak. Pewnie, że tak można zastanawiać. Ale to by siadło tamte, więc prawdopodobnie to nie siądzie, ale... Ale, może, ale właśnie ty mówisz, że nigdy nie stawiałeś, to może właśnie ty masz taki, jak to się nazywa, farty nowicjusza. No i o dobrej godzinie nawet się kończy gala, wszystko elegancko. Można wcześniej spać. No, pewnie Kraków dzisiaj nie znacznie, będą ludzie imprezować. Już nikomu, wcześniej kibicowałem, jak to się mówi, pełnemu dystansowi, że panowie się będą bić na przestrzeni trzech rund, ale poprzedni kupon mi nie siadł, bo Ksajo za szybko skończył swoją walkę, no i teraz to już mi wszystko jedno. Chciałbym po prostu dobrych emocji, mega walka, krwawa bitka, sieka, żebyśmy nie mogli zasnąć. I tak z ciekawości, Ferrari przed, jakby zanim były freak fighty, on jakieś na YouTubie nagrywał jakieś filmiki, czy co on robił? Właśnie, a był chyba w jakiejś ekipie streamerskiej, że streamowali? Starzy ludzie o tej godzinie śpią. Muszą mnie obudzić solidnymi bombami tutaj. Na ringu. Myślicie, że Amadeusz trenuje solidnie, czy ma to w piździe po prostu i na każdą walkę tam się kilka razy poboksuje? YouTube short? 34 lata, 28. Waga ta sama. Zasięg, łocie kręca, 20 centymetrów. Nie, no to Tańcula to wygra. To będzie go tylko Tańcula na... to wygra, no. Na prosty go sobie będzie tylko trzymał. Daj ta spokój. To jest różnica kolosalna. 20 centów, kochani. Uderz, odskocz. Jeśli taka jest taktyka, no to raczej to wygra. Zobaczymy, co przygotował Amadeusz. Rozpoczynamy. Nie mrugajcie, bo może być hardkorowo. Ja sobie tu lekko podgłośnie. Sikać mi się wcale, już nie ma czasu na wyjście. No i będzie trzecia runda. Jego trening chyba się opiera się tylko na tym, że jak cały tydzień trenuje, że te wiatraki, tak po prostu 3 godziny trening. I ma sparing partnera i tylko tak raz, dwa, trzy. No w jakimś pewnym sensie jest to skuteczne. No oczywiście, że tak, wow. Nie mówię, że nie. Właśnie, wiesz, większość zawodników wydaje mi się... One to jest tak zwany, nie? Tak, wydaje mi się, że każdy zawodnik trenuje różne płaszczyzny, chce kopać, uderzać, tak, a Ferrari postawił na jedną taktykę, masteruje ją i jest nim mistrzem. No tak, no one trick. Ale tak powiem wam, że... Kurde, Arek Tarantula tutaj miał dziś jakąś walkę mieć w KSW niby czy gdzieś. Kurde, długo trenuje, brakuje mi chyba tego parteru u Arka, nie? Powinien chyba coś obalić, może coś spróbować w tym parterze. No to ma przewagę w tej stójce też, a wychodzi, jest. Ma przewagę, wychodzi, takie właśnie wymiany próbuje, nie? Wchodzić tutaj. Ciekawe, co tu się wydarzy. Wow, tu jeszcze jest motywacja na zdjęciu. Wow. Tu jest naprawdę... Motywacja na najwyższym poziomie. No, game plan, no, bo wtedy jest... uruchamia się może ta jeszcze większa moc Ferrariego. No i minuta do końca, czyli kurczę, było blisko. Trzy walki siadły, no i Ksajo w drugiej rundzie wygrywa. Jakby dłużej powalczyli, to by też tam siadło. No to już minutka przeżyją raczej panowie. No to jest runda Tańculi. No ale tu no, tak obstawiałem, że po prostu, że będzie decyzja, nie? Musiałby go Tańcula tu mocno stłamsić w parterze, żeby... No właśnie, mi się wydaje, że może być remis w tej walce. Serio. Taka no ciężka do punktowania. Naprawdę, remis, no raczej Tańcula piszą. No to może rzeczywiście źle to widziałem, macie rację. No nic, ale na pewno walka Frania i Ksaja. Chyba top, no taka tak, walka tak, wieczoru. Na pewno, powiedzmy. Dobrze się to oglądało, fajne emocje, no. Było wow. Tutaj troszeczkę oczywiście taktycznie, panowie, duża różnica. No ale chyba K1 jest najlepsze. K1 jest najlepsze, jeśli chodzi o to oglądać, nie? No 6-10, 7-10, no bo nie było takich fajerwerków, żeby cokale, wiesz. No tak, ja myślę, że uczciwie byłoby 6-10. No, ale na przykład gdyby nie walka dobrze Ksajo, mi się siedziało, nie? Dobrze mi się oglądało. Może dlatego, że to przez pryzmat streama i tego, że siedzimy razem, jest, wiesz, jakieś konkursy i tak dalej, no to może rzeczywiście dlatego taką ocenę daje. Może zasługuje na mniej. Ale chyba, no, tak jak macie rację, już ten tyle wygrywa. No przykro to mówić, wiadomo, że to jest live, ale chyba ten klocek psa najbardziej mnie rozbawił i zaintrygował. Śmieszny okay. Trój. Jednomyślnie, no to Tańcula 100%. Dobra, kochani, ja się rozłączam, to chyba koniec już przygody. Kończymy galę Fame MMA19, była niesamowita zabawa. Życzę gorącej nocy, ale też dobrej nocy, jeśli ktoś idzie spać. Trzymajcie się, saluto, pożegnajcie się tutaj ładnie, pa. Trzymajcie się, dzięki. Właśnie tak, chłopaki też tam się żegnają. Ze mną był Sławko, Ozzy Rider i Heimer. Wspólnie razem oglądaliśmy galę. Kto wie, czy jeszcze raz coś może zobaczymy.
Logan was też pozdrawia, tylko że już niestety śpi pewnie. Do zobaczyska. Dziękuję, kłaniam się nisko. To było wspólne oglądanie. Czy będzie streamek? Musicie sprawdzać mój kanał. Kto wie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie ostatnie takie widzimisię. Zresztą widzimisię z wami. O właśnie, to było dobre. A może pojawią się kiedyś goście. Może wymyśleni goście. Papatki. Tu jeszcze na koniec...